Witajcie drodzy kochani, ja chciałbym powiedzieć kilka słów na temat historii tutaj na Teneryfie. Znajdujemy się w Vico de los Vinos, tutaj w Santa Barbara znajdują się piramidy, bardzo stare, mają 3700 lat, jak również na plaży San Marcos znajdują się piramidy, ruiny piramid, które są również bardzo stare. Żyli tutaj właśnie Guanczowie, prawdopodobnie była mieszanka również Indian, którzy przypłynęli właśnie z Meksyku, z południa Ameryki czy z Gwatemali właśnie w tą strefę. Tutaj się osiedlili, tutaj mieli własne życie, własne świątynie. Właśnie te piramidy im służyły właśnie do tego, żeby robić odpowiednie wysiewy w odpowiedniej porze roku, w odpowiednich fazach księżyca. Jak również składano ofiary bogom właśnie w tych piramidach. Także ja uważam osobiście, że Teneryfa to jest jakby część pewnej kultury, która tutaj była właśnie w tych regionach, kultury atlantyckiej. Niektóre piramidy są naprawdę bardzo, bardzo stare, ale do dzisiaj są zachowane, porośnięte są trawą, porośnięte są różną roślinnością, ale po prostu można je tutaj zobaczyć. Ja polecam specjalnie piramidy w Santa Barbara, możecie również być w strefie Gimar, tam również są piramidy, tam również jest cywilizacja, która jest bardzo zaawansowana. Wielokrotnie widać światła, które się przemieszczają właśnie z Atlantyku i gdzieś znikają właśnie w wąwozie Barranco Badajoz, tam właśnie one znikają w górach. To jest takie miejsce bardzo specjalne, gdzie te światła, te istoty pojawiają się. Niekiedy rozmawiałem z ludźmi, są to istoty ubrane na biało, mają 2,5 metra, 3 metry wysokości. To właśnie tutaj na Teneryfie również istnieje do dnia dzisiejszego ta cywilizacja, jak również istnieją te piramidy, które były zbudowane przez, ja uważam, przez Guanczów, przez właśnie te indiańskie plemiona, które tutaj dopłynęły do Teneryfy, tutaj się osiedliły i właśnie on jest jakby to, można powiedzieć, jest to zabytek ich kultury, który dotrwał do naszych czasów. Również w Vico de los Vinos istnieje Muzeum Guanczów, również istnieje muzeum, które obrazuje tą kulturę, obrazuje całokształt tej kultury tutaj właśnie na Teneryfie. Także jeszcze raz Was zapraszam, jeżeli ktoś ma okazję przylecieć tutaj, odpocząć, zobaczyć właśnie te piramidy, zobaczyć właśnie tą kulturę, zwiedzić to Muzeum Guanczów, no to jak najbardziej. Na marginesie chciałbym, drodzy kochani, skomentować, iż nasza firma Energy Aron promuje aronit mineralny bardzo zdrowy. Możecie go zakupić na linku pod YouTube, jak również będzie link do koktajli z firmy Quarry. Są to koktajle, dodam, z jagody maki, najlepszego wody na świecie. Możecie również zakupić na tym linku pod moim YouTube, klikając w prawy róg, gdzie są trzy białe kreski. Tam się otwierają zakładki. Wówczas możecie wybrać na sklepie, dodam, że po angielsku pisze shop, możecie wybrać produkty, które Was zainteresują,